Witajcie moi drodzy, Kaszmar z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję oraz zasady gry Oto jest pytanie. Oto jest pytanie jest grą karcianą imprezową, zaprojektowaną przez znanego na całym świecie Vlada Chvátila. Jest znanym autorem bardzo ciężkich eurogier typu chociażby Cywilizacja poprzez wieki. Ale wśród takich graczy, że tak powiem, nie hardkorowych, tylko takich bardziej casualowych, spokojnych, jest twórcą bardzo znanej gry Tajniacy. Oryginalnie wydana przez Czech Games Edition, w Polsce wydana przez wydawnictwo Rebel, które przesłało nam tę grę do recenzji, bardzo za to dziękuję. Nie ma sensu tego filmiku, materiału o tej grze dzielić na dwa filmy, gdzie w osobnym filmiku zobaczycie wideo instrukcję. Zasady tej gry są na tyle proste, że mam nadzieję wytłumaczę je wam w miarę szybko teraz. Dlatego teraz proszę przejdźmy do zasad, a ja potem wróćmy i opowiem wam co o tej grze sądzę. Szanowni, jak wygląda przygotowanie do gry? Oto jest pytanie. Po pierwsze mamy planszę, która jest dwustronna i w zależności od tego na ilu graczy gramy, taką stronę wybieramy. Tutaj widzimy mamy 3 do 4. Tutaj mamy 5 i 6. Załóżmy, że teraz gramy w 5 graczy. Każdy gracz dobiera teraz elementy w swoim kolorze. Czyli tak, dwie tutaj karty z odpowiedziami, tak A i B. Swoją drewnianą figurkę wiewiórki oczywiście. No i swoje dwa dopalacze. Jak te dopalacze działają, to wam powiem za chwilę. No i teraz tak, każdy z graczy bierze swoją drewnianą wiewiórkę i wszyscy umieszczacie je na polu start. Pole startu jest tutaj to pole z łapką wiewiórką odciśniętą. I o co chodzi? To jest prawda taki wyścig do mety. Meta jest tutaj na górze, na najwyższym polu tego zbocza. I chodzi wam o to, że będziecie przemierzać, że tak powiem, te pola tu widoczne. Raz, dwa, trzy i tak dalej lecimy, przechodząc przez jeziorko i tak dalej, przechodząc przez łąkę i tak dalej, aż do samej góry. Następnie bierzecie te wszystkie karty z odpowiedziami, dokładnie to tasujecie dużo dokładniej niż ja teraz. Każdy z graczy otrzymuje teraz 5 kart i bierze je oczywiście na rękę. Jak już każdy z graczy ma 5 kart na ręce, to wówczas odliczamy tyle kart, ile mamy wskazane tutaj. Czyli na przykład przy 5 graczach, mamy teraz wiadomo 5 graczy, przy 5 graczach mamy 30 kart. Bierzemy 30 kart ze wszystkich pozostałych, umieszczamy je tutaj na stosie do dobierania. Pozostałe karty wracają do pudełka. Następnie umieszczamy również gdzieś po środku obszaru gry planszę z pytaniami. No i teraz jak rozgrywka będzie przebiegała? Wybieracie pierwszego gracza. Pierwszy gracz nie otrzymuje żołędzia albo orzecha laskowego. Znaczy żołędzia albo orzecha laskowego. I teraz tak, każdy z graczy, załóżmy, że niebieski jest pierwszym graczem, więc każdy pozostały gracz otrzymuje po żołędziu tudzież orzechu laskowym. Nieużywane wszelkie orzechy laskowe, żołędzie wracają do pudełka. I teraz o co chodzi? Pierwszy gracz patrzy sobie na tę planszę z pytaniami. Zwróćcie uwagę, że macie tutaj coś takiego. Przybliżmy może do tego na chwilę. Ma tutaj 3 pytania, tak? Jest to oddzielone od siebie jakby również kolorystycznie. Mamy tutaj na przykład tak. Czego by Ci najbardziej brakowało, gdyby przestało istnieć? I miejsce na odpowiedzi A i B. Mamy, czy wolisz A czy B? Kto jest według Ciebie gorszy? Ktoś, kto robi A czy ktoś, kto robi B? No i teraz zwróćcie uwagę, że kształtem, jak się zapewne domyśleliście, bardzo to odpowiada naszym kartom odpowiedzi. Nasze karty odpowiedzi są podzielone na te same 3 kolory odpowiadające tym pytaniom. No i teraz załóżmy, tak, że gracz wybiera, patrzy na swoją rękę. I teraz tak, pierwszy gracz wybiera jednego przeciwnika i zabiera mu jego żołądź. Bierze go i kładzie ten żołądź przed sobą. Następnie ze swoich kart wybiera 2 i na przykład pytasz się tego gracza, któremu zabrałeś żołędzia albo orzecha laskowego, czy woli być najlepszym hakerem na świecie, czy wyglądać świetnie w każdym stroju. Osoba, która jest pytana, musi teraz szczerze odpowiedzieć na to pytanie. Robi to w taki sposób, że wybiera z 2 swoich kart odpowiedzi, wybiera tą właściwą i kładzie ją zakrytą przed sobą. Teraz każdy gracz, który nie jest ani osobą pytającą, ani odpowiadającą, jest zgadującą. I teraz zgadujący próbują odgadnąć, jaką opcję wybierze odpowiadający. Gdy zgadujący już wie, którą opcję chce obstawiać, zagrywa swoje karty, ponieważ ja teraz na przykład powiedzmy, mam tutaj takie karty, o. I teraz no ja obstawiam, tak? Tutaj
Padła odpowiedź taka, no ja nie wiem co to jest, no ale załóżmy, że ja znam trochę tego gracza i obstawiam, że ten ktoś wolałby wyglądać świetnie w każdym stroju. Więc zagraną taką kartę kładę przed sobą. I w ten sam sposób wszyscy gracze, oprócz, przypominam, pytającego i odpowiadającego, wszyscy gracze podejmują teraz decyzję. Na koniec odpowiadający pokazuje, której odpowiedzi udzielił. A wszyscy pokazują, co obstawili. Po wszystkim przechodzimy do punktowania, tak? Jak już wszyscy zgadli, teraz odpowiadający pokazał, co odpowiedział, wszyscy odkryli, przechodzimy do punktowania. Przypomnijmy sytuację, ja tutaj trochę to zmieniłem, żeby lepiej pokazać punktowanie. Tutaj widzimy tak, to jest osoba, która zadawała pytanie, to jest osoba, która udzielała odpowiedź, a tu są wszyscy pozostali, czyli ci, którzy zgadywali, jaka jest poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź to jest A, tutaj ta osoba jakby się nie liczy, ale po prostu ją dałem tutaj, żeby się liczba graczy Wam zgadzała. No i tutaj ta osoba odpowiedziała, a ta osoba dobrze zgadła, te dwie osoby źle zgadły. Jak teraz doliczymy punkty? Każda osoba, która zgadła, przesuwa jedną swoją wiewiórkę o jedno pole w górę. Osoba, która pytała, przesuwa swoją figurkę o jedno pole za każdą złą odpowiedź, czyli w tym wypadku raz, dwa. I co najważniejsze, odpowiadający zawsze przesuwa się o jedno pole w górę. Czyli jak widzicie, jedynie ci, którzy źle zgadli, nie ruszają się ani odrobinę. I teraz po podliczeniu wszystkich punktów, osoba, która właśnie odpowiadała, dobiera dwie nowe karty. Znaczy osoba, która zadawała pytanie, dobiera dwie nowe karty, żeby uzupełnić swoją rękę do pięciu kart. I to jest koniec tury. Teraz tura przechodzi na gracza siedzącego po lewej stronie, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I teraz ta osoba jest osobą pytającą, tak? Czyli wybiera, które z tych trzech pytań chce zadać, wybiera ze swojej ręki jakieś tam odpowiedzi. Oczywiście wybiera kogoś, komu chce te pytanie zadać i co jest ważne, nie może wybrać osoby, która nie ma żołędzia. Musi wybrać osobę, która taki żołądź ma. Może się zdarzyć, że ktoś będzie miał ich więcej, ponieważ tak akurat, że tak powiem, się sytuacja taka zrobi, no ale generalnie nie możemy zadawać pytań. Chodzi o to, żeby nie zadawać pytania komuś, kto nie ma żołędzia. Gdy zostaną dobrane ostatnie dwie karty stąd, zacznie się wówczas ostatnia runda. Każdy z graczy będzie jeszcze raz pytającym i kończymy w tym momencie grę. Wygrywa ten gracz, który doszedł najbliżej szczytu. Powiedzmy teraz chwilę co nieco o tych dopalaczach. Zwróćcie uwagę, mamy dwa dopalacze, razy trzy i taki zagwozdkowy. O co tutaj chodzi? Jak zagrywacie Waszą kartę odpowiedzi zakrytą, to możecie do tego dołożyć dopalacz. Możecie założyć jeden, możecie dołożyć oba, tak? Dobrze? Możecie zagrać maksymalnie jeden dopalacz, nie musicie go zagrywać, ale możecie go zagrać. Nie możecie zagrać obu dopalaczy naraz. No i teraz o co chodzi? Jak zagracie dopalacz razy trzy, odsłonicie swoją odpowiedź, no i powiedzmy jest to prawidłowa odpowiedź, tak jak było tutaj, to nie przesuwacie swoje wiewiórki o jedno pole do przodu, tylko przesuwacie ją o raz, dwa, trzy pola do przodu, bo zagraliście taki dopalacz. Jak tylko go zagracie, to odkładacie go na najbliższe pole, czy to jest mamy jezioro i łąkę, tak? Jeżeli jesteście przed jeziorem, to na jezioro, jeżeli jesteście za jeziorem, to na łąkę. Teraz, kolejny rodzaj, drugi rodzaj dopalacza to jest ten zagwozdkowy. O co chodzi? Jeżeli zagracie ten dopalacz, to przesuwacie się i powiedzmy zgadliście, nieważne w sumie czy zgadliście dobrze czy źle, dostajecie, przesuwacie się o jedno dodatkowe pole za każdą złą odpowiedź. Czyli na przykład teraz odpowiedź była A, zielony zgadł dobrze, że A, ale zagrał ten dopalacz, bo wiedział, że ci pozostali gracze źle zgadną. Więc zagrał ten, ponieważ przesunął się dzięki temu o dwa dodatkowe pola. Tak? Czyli o jedno pole za każdą złą odpowiedź. Czyli o jedno za swoją dobrą i o dwa za ten dopalacz. No i powiedzmy odkłada go tutaj. Teraz jak będziecie się przesuwać po tym torze i wejdziecie albo na jezioro, albo na łąkę, to możecie zabrać do siebie wasze dopalacze, które się tam znajdują. Co więcej, jak się dojdziecie do ostatniej rundy, to na początku ostatniej rundy, tak jak mówiłem, ostatnia runda zaczyna się wtedy, kiedy dwie ostatnie karty stąd znikną, na początku ostatniej rundy wszyscy gracze odzyskują wszystkie swoje dopalacze.
I to tyle, moi drodzy. W instrukcji macie jeszcze przewidziane różne warianty, m.in. na 4, 3 lub na 2 graczy. A nie, przepraszam, to jest po prostu taki żarcik z ich strony, że nie da się w to grać na 2 graczy. Więc macie tutaj różne warianty, w zależności od tego, ilu macie graczy, albo jakie tutaj macie różne inne ciekawostki. To wszystko jest tu ładnie opisane, ale jeżeli zagracie dobrze z tymi zasadami, które wam przed chwilą wytłumaczyłem, to zrozumienie tych wariantów na własną rękę nie będzie żadnym problemem dla was. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania co do tego, jak ta gra działa, śmiało pytajcie się w komentarzach, odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł, a w międzyczasie wracamy do recenzji. No więc tak jak mówiłem, zasady są bardzo proste. Tradycyjnie zacznijmy od informacji pudełkowych i teraz co my tu mamy? Liczba graczy 3 do 6. Faktycznie no tak, znaczy ja bym nawet powiedział, że tam minimalnie da się grać w 3 graczy, jakby okej, mechanicznie, fizycznie da się grać w 3 graczy, ale zabawa tutaj zaczyna się od 4. 4 graczy to jest absolutnie minimum. 5, 6, wszystko spoko. Wiek 15+. To jest moim zdaniem lekka pomyłka, może to ze względu bardziej na treść niektórych pytań, ale większość pytań jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo grzeczna, więc mechanicznie to na pewno nie chodzi o mechanikę, bo mechanicznie gra jest po prostu banalna. Grałem w to w szkole mojej córki z dzieciakami w wieku gdzieś tak 11-12 lat. Radzili sobie bezproblemowo i też nie było tam żadnego pytania, nie pojawiło się żadne pytanie, które jakoś by zobaczyłem, że na ich twarzach po prostu wywoła jakąś taką konfuzję na zasadzie ej, to chyba nie jesteśmy za młodzi na to. Nic takiego nie było, nie wstydzili się przy mnie na jakieś takie pytania odpowiadać, więc takich rzeczy tam też nie było, dlatego myślę, że tak, to jest trochę zawyżone, nie wiem, 10-12 plus, taką bym granicę tu ustalił. Czas gry 30 minut, z tym się absolutnie zgadzam. Co do wykonania, wykonanie jest bardzo fajne. Instrukcja pełna sucharków, które niektórych z was może rozbawią, mnie osobiście tak sobie, ale może z wami być inaczej. Fajne karty, fajna tutaj plansza, te drewniane wiewiórki, dalej nie zrozumiałem czemu te wiewiórki tu są. Czemu to są wiewiórki, może jest jakiś powód, o którym ja nie wiem, więc jeżeli wiecie, znacie powód, dla którego Vlada i Czech Games Edition postanowili umieścić tutaj wiewiórkę, napiszcie to w komentarzach, proszę. Więc wykonanie jest bardzo sympatyczne, nic co by rzucało na kolana, ale jest poprawnie. Tak bym ocenił wykonanie gry, o to jest pytanie. Co do samej rozgrywki. To nie są i nie będą raczej kolejni tajniacy. Tego jestem praktycznie pewien na tym etapie. Już pomijam fakt, że widziałem i czytałem wiele opinii na temat tej gry i no, widzę po tych opiniach, że ta gra nie zachwyciła ludzi tak, jak zachwycili swego czasu tajniacy. Nie będzie 10 różnych wersji, o to jest pytanie, tak jak jest, i będzie 10 różnych wersji tajniaków. O to jest pytanie jest grą bardzo... jest bardzo poprawną grą. To jest bardzo taka... na właśnie, na takie pośmianie się... zadawanie pytań, jest fajna na poznanie ludzi i jest i sprawdziłaby się w jakichś takich warunkach, bym powiedział, integracyjnych. To jest śmieszne. Ja wiem, że z jednej strony tutaj chodzi o to, żeby ludzie się znali i jakby wiedzieli co nieco o sobie. To jest fajne o to, jakby w tej grze chodzi, bo dzięki temu to zrozumiecie, jak będziecie w to grali. Że będziecie tam, jest opcja na to, żeby jakoś tam manewrować tym, kto ile dostanie wtedy punktów, na to, jakie pytania zadawać, jakie odpowiedzi obstawiać. To jakby jest skierowane na to, żeby ludzie trochę siebie chociaż znali, ale moim zdaniem się fajnie sprawdza właśnie wtedy, jak ludzie nie wiedzą za dużo o sobie, się właśnie poprzez taką grę dowiadują, więc to jest tego typu zabawa. I jako taka moim zdaniem się sprawdzi w porządku, naprawdę było fajnie, graliśmy w to, było sympatycznie, ale powiem szczerze, gdzieś tam miałem wrażenie, że to wszystko było takie trochę, jakby to powiedzieć, te pytania, które tutaj były zadawane, były takie bardzo... błahe. Przepraszam, że to powiem, no ale takie, wiecie, czy wolisz być w stanie zniknąć, czy znaleźć lekarstwo na przeziębienie? No, okej, okay, jest tam jakieś, można się tym jakoś pobawić i zdarzały się takie fajne kombinacje odpowiedzi, że trochę śmiechu było, zwłaszcza na przykład, jak grałem z takim rodzeństwem, on miał 12 lat, ona 11 lat chyba, no to po prostu przepysznie sobie dogryzali przy każdym pytaniu, to było naprawdę, fajnie się to obserwowało. I są takie tutaj pytania, ale większość jest taka grzeczna, niektóre są takie oczywiste, niektóre się takie wybory trafią, że no sorry, no odpowiedź jest oczywista, wiadomo co odpowiem na to pytanie. I jakby to wszystko sprawiło, że tak jak się gra, ta gra skończyła, to tak stwierdziliśmy, okej, spoko, to co teraz? To jest emocja, która gdzieś tam towarzyszyła zakończeniu tej gry.
Dlatego mówię, to nie jest zła gra, ona działa, jest trochę śmiechu, nie powiem, że nie. Czasami mówię, zdarzają się takie kombinacje i ludzie potrafią takie pytania nam rzucić, że faktycznie no trochę się pośmiejemy. Jest fajna na takie, mówię, właśnie trochę zapoznanie się, ale to nie jest hicior jak dla mnie, to nie jest coś, co ja będę wyciągał, wiesz, jest gdzieś spotkanie, jest z przyjaciółmi, jest impreza, ja mówię, musicie zagrać, bo to jest pytanie. To nie jest moim zdaniem gra imprezowa dla dorosłych na przykład, tak, w sensie dla ludzi tak, no dla dorosłych powiedzmy, to nie jest gra imprezowa. Tajniacy moim zdaniem się sprawdzali jako gra imprezowa, to tak sobie, bo głównie przez to, że to wszystko jest takie, no nie chcę powiedzieć grzeczne, tak, bo to by wychodziło na to, że ja tutaj oczekuję, że te gry będą nie wiadomo jak rubaszne po prostu i humor będzie nie wiadomo jak wulgarny i tak dalej. Nie, nie o to mi chodzi, tylko po prostu to wszystko jest takie grzeczne, ułożone, takie bardziej właśnie skierowane na grę z rodziną powiedzmy, tak. W takim gronie właśnie, gdzie tak jak podałem ten przykład, tak, było to rodzeństwo, brat, siostra, 12-11 lat, w takim gronie z takimi ludźmi moim zdaniem ta gra się bardzo dobrze przyjmie. I, ale mówię, jakbyście chcieli, jeżeli wy szukacie czegoś, co moglibyście zagrać ze znajomymi i widzicie tak, to ten sam twórca, to samo wydawnictwo, ten sam rozmiar pudełka, co Tajniacy, to nie jest moim zdaniem to. To jest, już pomijając fakt, że to mechanicznie tak, to jest zupełnie inny rodzaj gry, to moim zdaniem to nie jest po prostu ten rodzaj zabawy, który będziecie mogli czerpać, który nie, to nie jest taki rodzaj zabawy, który czerpaliście z Tajniaków i który będziecie czerpać stąd. To moim zdaniem się, że tak powiem, te gry się ze sobą nie pokrywają pod tym względem. Ja się przy niej dobrze bawiłem, się poprawnie przy niej bawiłem, ale to by było na tyle. W zasadzie tutaj więcej za bardzo nie ma co dodawać. Jest tutaj parę fajnych takich pomysłów, takich mechanicznych, tak chociażby wiecie, z tym punktowaniem, tutaj z tym dodawaniem tych żetonów, jak jesteśmy pewni, że odpowiedź padnie taka, a nie inna, to żeby sobie więcej punktów dodać. Jest tutaj, są tutaj takie właśnie fajne pomysły, ale są takie skromne, drobne pomysły, które tak de facto no, nie wpływają ani nie zmieniają, nie wiadomo jak bardzo, tej głównej osi, tej mięsa, tego mięsa gry, którym jest właśnie zadawanie tych pytań. Tak więc słuchajcie, ode mnie ta gra dostaje 7 na 10, bo mówię, ja się przy niej dobrze bawiłem w odpowiednim towarzystwie, ale to nie jest coś, co na przykład właśnie będę wyciągał, jak przyjdą do mnie znajomi i będą chcieli zagrać jakąś fajną grę, taką towarzyską, imprezową. Nie, to jest... Ja to może zabiorę ze sobą, mówię, jak będę chciał zagrać z dzieciakami w szkole mojej córki, albo na przykład, nie wiem, jak będziemy chcieli w pracy zagrać w coś grzecznego, dopóki się impreza nieco nie rozkręci, że tak powiem, i będzie, nie wiem, właśnie koncepcja imprezy w pracy taka, żeby nieco się poznać ze sobą lepiej, to może zaproponuję to na początek, a potem pójdziemy w coś innego. Dlatego mówię, 7 na 10, poprawna gra, ale nic rzucającego tutaj na kolana. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze wydawnictwu Rebel za przekazanie nam gry do recenzji. Was tradycyjnie chciałem zaprosić do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!